każdy z nas głęboko w to wierzył, że uda nam się odwrócić losy tego dwumeczu i wszystko było na jak najlepszej drodze ku temu, żeby tak zrobić, ale no tak jak mówię, no szkoda, tym bardziej, że graliśmy dobrze i po tych zaciętych końcówkach odpadamy z walki o finałową czwórkę i to też trochę boli, bo tak jak mówię, jakby Jastrzębie z nami wygrało dwa szybko pierwsze sety, no to by nie było o czym tutaj rozmawiać, a tak naprawdę trochę szkoda, bo mieliśmy swoje okazje i w pierwszym secie i w trzecim, których nie wykorzystaliśmy, a tak jak mówię, Jastrzębie zrobiło to, co do nich należało, wygrali te dwa sety, no i cóż. My się żegnamy z Ligą Mistrzów, a Jastrzębiu trzeba życzyć powodzenia w walce o medal. Wspaniała atmosfera, myślę, że wspaniały doping naszych kibiców, ale to nie przełożyło się na wynik sportowy. Wygrał zespół lepszy, dzisiaj Jastrzębie grało naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Schematy, które mieli dopracowane w najmniejszych szczegółach, przynosiły im wymierne korzyści i chyba tą organizacją gry dzisiaj nas pokonali. Tak jak powiedziałem, organizacja gry w bloku obrony, myślę, że taktyczne ustawienia, jakie mieli pod nasz zespół, wszystko to im dzisiaj przyniosło pożądane efekty. No, stąd też się brały ich liczne kontrataki i możliwości zdobywania punktów. Tak jak mówię, no, w każdym wywiadzie, no, przegraliśmy bitwę, nie przegraliśmy wojny, przed nami jeszcze kolejne cele do osiągnięcia. Kolokwialnie mówiąc, wyciągniemy na pewno z tego wnioski. Tak jak z każdego przegranego spotkania, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc naprzód dalej. Thank you for the congratulation. The match was very, very hard. The match was in balance all the first three sets. Because I said before the game, I said in the next day to my player that we have to wait one game very, very long, very, very hard, where the difference can be one ball. Because the level of these two teams, it's very, very high, and we couldn't wait one easy game or something like this. And then also, if we won the first game, I told that it was nothing, because with this system, with the rules, it's not easy win two sets here against Rzeszów. Also, because my opinion is that Rzeszów is the stronger team in the Plusliga. They are first in the ranking, and it's not one case. And more, they have 14 players that they can play in every starting six. And for this is, I am very, very proud of our player, of our game, of our job, because for sure nobody could thought that in the beginning of the season, now we are here for celebrate one so amazing and important event. What we did, I think that it's amazing. Znaczy na pewno, no nie jest to przyjemne siedzieć za bandami, no już chyba lepiej było zostać w domu i oglądać mecz na spokojnie w telewizji, bo tak jak mówię, no bardziej się stresowałem chyba za bandami niż jak jestem na boisku, a tak jak mówię, no kontuzja akurat się przydarzyła nieszczęśliwie w piątek, no ale cóż, no takie jest życie, taki jest sport i czasami to takie rzeczy mają miejsce, na szczęście się cieszę, że nie jest to nic poważnego i mam nadzieję, że w sobotę już będę gotowy do grania, no tak jak mówię, no zabrakło dwóch dni może, żeby być gotowym na mecz ze Strzemię. Myślę, że biologii nie da się przyspieszyć. Lekarze powiedzieli, że za tydzień można wznowić już treningi, więc będę się starał jak najszybciej dojść do takiej dyspozycji, jaką prezentowałem przed kontuzją i wspomóc mój zespół. Ale tak jak powiedziałem, no pewnych czynników biologicznych się nie da przeskoczyć, więc musimy jeszcze tam odczekać. Staraliśmy się pokonać czas, niestety przegraliśmy z tym czasem, nie mogłem zagrać w rewanżowym spotkaniu. No ale mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach już będę mógł występować. Był to lepszy mecz dużo niż zagraliśmy w Jastrzębie, bo nie były to bezpośrednie błędy, które oddawaliśmy rywalom za darmo, tak jak to miało miejsce w Jastrzębie, tylko były to siatkarskie elementy, jakiś wyblok przeciwnika, dobra akcja, skuteczne obicie bloku i tak jak mówię, no mecz mógł się podobać, no na nieszczęście dla nas te końcówki były dla Jastrzębia i to trochę boli, bo tak jak mówię, myślę, że po wygraniu pierwszego seta byśmy doprowadzili tutaj do złotego, a później to już wszystko mogło być możliwe, ale teraz już, tak jak mówię, nie ma co gdybać, nie ma co już płakać nad rozlanym mlekiem, bo cóż, kończymy przygodę z Ligą Mistrzów i trzeba teraz walczyć o Puchar Polski i Mistrzostwo Kraju, żeby w przyszłym roku dalej grać w tych rozgrywkach. I want to say congratulations and thanks for all the our fans and all for the fans of Rzeszów, because I think that when we can play here inside this gym, like when we can play inside our gym, the atmosphere, it's amazing.